pieśń pod tytułem Światło. Gdy wojną szerzyła się przemoc, bezksiężycową ciemną noc, okręt wojenny płynął w ważnej misji. Wówczas doszło do takiej scysji. W pewnej chwili na jego kursie jakieś światło pojawiło się. Zarządzono gotowość bojową, nawiązano z nim łączność radiową. Zażądano, by obiekt, co świecił, 10 stopni na północ skręcił. Odpowiedź zaskoczyła okrutnie, gdy skręć 10 stopni na południe. Sam kapitan polecił w eterze: natychmiast skręcaj na swoim sterze. Nie, ale ty skręcaj szybko, głos od światła, a było blisko. Z okrętu to rozkaz admirała, od światła tu jest lita skała. Jestem tylko skromnym marynarzem, ale latarni morskiej włodarzem. Co wnioskujemy z tego zdarzenia? Tak wkrótce dojdzie do zderzenia narodów i władców z samym Bogiem, bo sprzeciwiają się mu wraz z Gogiem. Ale ty nie musisz iść za większością i lekceważyć tych, co są mniejszością i przekazują Boże oświecenie przez orędzia z Biblii głoszenie. A więc nie idź dalej za większością i nie lekceważ tych, co ze skromnością przekazują Boże oświecenie przez biblijnego orędzia głoszenie.